Witamy znowu z nadrzeki dzisiaj. Znowu łużonka pierwszy rzut zarzuca na tą samą przynętę. I się już poplątała, ale fajnie. Normalne. Zawsze sprawdzić wszystko, czy jest wszystko. Jest wszystko ok, właśnie. Tak, musiało być poplątane. Ale czekaj, bo mi tutaj coś wchodzi na winę. No, chyba dobrze. Tak, chyba dobrze, dziękuję. Nie sprawdziłam, tak mi podałeś. Dlatego pierwszy rzut zawsze wykonuję taki próbny, krótki tylko, lekko. Bo parę razy tak właśnie bez zastanawiania, żebym zarzucił i przynęta poleciała daleko, hen. Nie dużo, ja tam widzę po tej wysepce. Jakieś 20 cm. Troszkę ubyło. Dobrze i niedobrze. Odbierak musi być rozłożony. Zawsze podbierak pierwszy trzeba rozkładać. Pierwszy rzut i nic. Ale próbujemy. Ryby się powinny dopiero zaczynać tutaj u nas. Tu jest troszkę wszystko właśnie inaczej. A ja zawsze od tego miejsca tutaj zaczynam i patrzymy, coś tu mieszka dzisiaj. Na razie nie widać nikogo. Na razie nie ma nikogo. O, coś się chlapnęło. Coś się tam chlapnęło pod mostem, słyszałem. No, drugi raz się coś chlapnęło. To nie ma brania. Nic nie skubię. Piękne dni się zaczęły. Ja już myślałem, że sobie rybek na ołowie. A tu nie ma nic. Trzeba nie szukać chyba, trzeba nie pochodzić po rzece. Zawsze były, co roku one tutaj były. A teraz widzę, że trzeba szukać. Trzeba chodzić po rzece i szukać. No rybki, gdzie jesteście? Miałem wziąć nóż, żeby powycinać, ale dzisiaj my tylko na chwilkę sprawdzi, bo właśnie jedziemy parę spraw pozałatwiać. Tylko tak po drodze chcieliśmy. Pół godzinki sprawdzić tylko. Musimy załatwić. Coś ma. To ma basa, ma basa. O, odpiął się, szkoda. Ładny ale, był. Ale złapałam, Nadia. Nie złapałaś. Znaczy, no... No miałaś na haczyku. Ją mi. No. Ładny był, jak pociągnął. No, fajnie. Mi nie chce nic pociągać. No. Trzeba właśnie tylko próbować. Trzeba próbować.
Był bas. Był ładny bas. No i dobrze, jak skubło to dobrze. Jak skubło to dobrze. Ja to nie miałem jeszcze skubnięcia nawet. Nawet skubnięcia. Złapała rybkę, krapi. Mały krapiaczek. Okej. Patrzcie, jaka fajna rybka. Jaka fajna rybka. Kobita złapała znowu, a ja nic. No i na ten kolorek właśnie. Bardzo dobry kolorek. Bardzo dobry kolor. Widać, tak, tak, bardziej widoczny. I taka mała rybka. Chlup, poszła. No kochanie, złapałeś rybę, a ja nic znowu. Coś to ze mną niedobrze. Coś ze mną słabizna. Kobiety, kurczę, więcej łowią od facetów. To ci dopiero. A ja ani skubnięcia. Ani skubnięcia. O, jeszcze na krzaki sobie zrobił. I jeszcze sobie na krzaki zarzucił. O, ale się odczepiłem. Chociaż się odczepiłem, straty nie będzie. No, próbujemy. Próbujemy. Dopóki przynęta w wodzie, to jest szansa. Zaczep. Miałem zaczep, ale ja sobie zmienię kolor. Chyba zmienię kolor, bo coś... Ten jest słaby mój kolor. Założymy podobny. Położymy podobny. No, dzisiaj się wczoraj się wtedy się wykumkały, już nie chcą kumkać. Zakładamy taki sam kolor, bardzo podobny, gumka troszeczkę inna, ale kolor jest prawie identyczny. Ta moja gumka tak wygląda, ma troszkę inny ogonek. Takie wiosełko ma na końcu. Próbujemy. O, coś tam się spławiło z lewej strony. W krzakach. Co tam się dzieje tam? Kółko cały czas jest, coś tam się dzieje.
Gdzie są okonie? Gdzie są krapi? Kochanie, dzisiaj znowu bez ryby? Dzisiaj znowu bez ryby będziemy. Miała znowu kurdupelka małego, ale... Krapi? O, jeszcze mniejsze od tamtego. Ja wiem. Ja to nawet skubnięcia już jeszcze nie miałem. Ty już miałaś parę. Dwie rybki, trzy rybki, a jeszcze nic. A ja jeszcze ani dotknięcia. Słabo. Sam nie mogę uwierzyć. Sam nie mogę normalnie uwierzyć. Piękne przynęty. Takie ładniuszkie. A rybki nie chcą brać. Troszeczkę inne. Bardziej ma tego zielonego więcej. Zeledynowego, więc widzą ryby, tylko że nie wiem, czemu nie chcą brać. Coś musi być, może ich nie ma tutaj właśnie. Trzeba pochodzić po rzece i poszukać ich. Nie no, dzisiaj jest ok, żebyśmy sprawdzić, ale przy następnej okazji to ja pójdę tam w dół rzeki. Krapi mają zawsze tarło przeważnie na płciznach. Ich tutaj nie ma, nie widać ani jednego. No ty złapałaś dwa, tego basa tylko. Nie wiem co jest grane, ale ryb nie ma. Rybek nie widać. Spróbujemy tutaj. Ja dzisiaj bez brania. Ani skubnięcia, ani jednego skubnięcia dzisiaj. No. Dobra, trzy rzuty. I jedziemy. Tak, nie ma sensu. Trzeba szukać ryb. Słucham? Może. No. Coś tak nie wygląda. Tak, tak, widzę, widzę. Tak. Co nie, nie. Plecionka się zaplątała. To zwykle bywa, plecionki się lubią plątać. Także może nie będzie nawet trzech rzutów. Chyba, że się uda. Chyba, że się uda. Udało się. Udało się rozplątać. To jeszcze będą dwa rzuty.
Kubo? To znaczy, że są rybki, tylko może jeszcze nie biorą, tak jak mówiłem, trzeba przyjeżdżać 11-12. Możemy wieczorem przyjechać. Wieczorem możemy też, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj też mam robotę. Zakupy zaraz, później muszę robić video. Ale żeby o konie nie brały, to już nie mogę się nadziwić. Krapi jak krapi, to wiem, że na nie musi przyjść pora, ale o konie? Już tu zawsze o konie brały. Nawet sumików nie ma, nic nie ma. W tym roku... Jak nie biorą, też, tylko że to jeszcze za wcześnie. Jeszcze w nocy dzisiaj było tylko 2 stopnie. Nie, musimy przyjeżdżać po południu właśnie, próbować. Dobra, ostatni rzut. Ostatni i się składamy. Dzisiaj rybek nie będzie. Koniec, nie ma. Zamykamy dzisiejszy dzień wędkarski. Dobra. Następnym razem może będzie lepiej. I znowu z tego miejsca żegnamy się z Wami. Do następnego.